Witam, zagrajmy dalej w The Lost Vikings, witam w krainie cukierków. To jest pompa, dzięki której nasz grubas stał się jeszcze grubszy. I można latać. I on teraz leci do góry. I tu chodzi taki potwór z szalikiem. To jest szalikowiec, który pluje nutami, dlatego ja zawsze na niego mówiłem nutek. Naprawdę schemat w tym poziomie musiał powstać w jakimś dziwnym umyśle. Albo po prostu bardzo pomysłowym. To jest taka winda, ale to nie jest winda, to jest tak naprawdę zgniatarka, której zadaniem jest wciśnięcie naszego wikinga w kolce. Więc postaramy się, żeby nas nie wcisnęło. No i tutaj się przydaje Olaf jako gość, który lata najlepiej. Dobra. Mamy niebieski klucz. Co za tym idzie, możemy przejść dalej. Muzyczka tu jest bardzo wesoła, ale to przynajmniej dobrze, bo mi się podoba akurat ta muzyczka. Daj radę. Weźmiemy sobie klucz jeszcze przy okazji, jak się uda, tak? Jeszcze tam tą bombę, gdyż jest to przedmiot istotny. Dobra. Czy ten będzie można spaść? A można. Dobra. I otworzymy sobie przejście. Teraz musimy podprowadzić pozostałych wikingów, gdyż oni będą zaraz potrzebni. Kurde, co za fail, głupia winda. Let's do it again. Teraz trasa przejścia będzie trochę inna. No, dobrze przyszło mi na to nawet. Podziel się pomidorem. I jedziemy dalej, tu mamy takie szczęki. Ale to bardzo łatwo przejść, wystarczy się po prostu tutaj odpompować. No i jeszcze ty, panie czerwono-niebieski. Pomidor. Bardzo dobrze. W ogóle jaki wodospad. Wygląda jak brakująca tekstura. Ale nieważne. I teraz będzie potrzebny... Znaczy, będą potrzebni wszyscy w sumie u góry. A więc napompujmy się i lećmy. I wtedy będzie kolejny pan szalikowiec. Nutek. Powinien być przynajmniej. No ale jak widać, tutaj jest potrzebny baelok. Aby się mogli powstrzymać. Kas. Fail! Zażegnałem sytuację. I teraz ty, Eryku, będziesz musiał koniecznie pofrunąć do góry, ale jeszcze potrzebna będzie nam kolejna bomba. Widać, o co chodzi. Tej ściany, tego muru głową nie przebijesz, zatem będzie potrzebna nam jeszcze jedna bomba, gdyż tak naprawdę są potrzebne dwie bomby, żeby przejść to. A ta druga bomba będzie gdzieś tutaj. Mhm. O, jest. Się napompujmy tą pompką. No ale kurde, no. No. I teraz wrócić, ale tak, żeby nie zginąć okropnie. Jakieś dziwne artefakty muzyczne tu powstają. No cóż, nie wiem skąd to się bierze. No, za daleko stoisz, panie. Nie mogę się mu przekazać. Dobra. Jak skoczymy, to on zginie, nie? Tak mi się wydaje. To zrobimy tak. Dobra. A od czego jest ten przycisk? Aha,
Aha, to tylko jedna bomba jest potrzebna w takim razie. I teraz należy przejść na drugą stronę. W ten sposób. Zaraz. Dobra, zrobi sobie krzywdę, ale to nic nie szkodzi. Przekaż mu klucz. A ciekawe, czy klucz można wywalić ze śmietnika, to raczej niewskazane byłoby. I tutaj mamy exit. Tylko trzeba wymierzyć dobrze. No, jeden się udał. Z tym będzie najgorzej. Dobra. Ach! No, raczej się udało. I skacz, panie! Te pompy sprawiły, że kręci mi się w głowie. Dzięki nim wyglądasz jak Olaf. I także powodują, że twój głos brzmi śmiesznie. Tak, bo są napompowane helem. O kurde, jaka czekolada. Zaraz święty Mikołaj wyjdzie. Tutaj chyba będzie potrzebny Olaf. W jednym miejscu. Tak. Tak, on będzie musiał tutaj stanąć. A tutaj będzie musiał Belok pójść. No. Patrzę. Już sobie to przypominam. Przypominam. No, tutaj winda, tak dokładnie. Nie! Jeszcze raz. Aha, aha. I trzeba będzie strzeliwać te przełączniki tutaj. To znaczy, że ty go killim. Fail. Jeszcze raz. Spłonął. Wyprawiłem pogrzeb, a on wrócił. A może to jest jego klon? O. Klony cały czas tutaj chodzą. I sobie nie zdałem sprawy z tego, że są klonami. Tym razem spróbujmy zrobić to bezpieczniej. Naprawdę tutaj dużym problemem to, że nie można tarczownika użyć. Dostał? This is useful. Dostał. I teraz będzie już ostatni jego strzał. Znaczy, on przyjmie ostatni strzał. Nutek, szalikowiec. Urdo. Mamy... czerwony klucz. A to oznacza jedno. Że Eryk musi pójść teraz w prawo. A Belok będzie musiał pójść tutaj w lewo. No. Trzeba się bardzo szybko przyłączyć na grubasa, żeby nie zginął. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Dobrze, że ma tą bombę, bo jemu będzie potrzebna. Jezus. Teleport? Dobra, może tutaj poczekamy. Dokładnie tak. No chyba, że tam jest jeszcze jedna bomba, to wtedy już spieprzyłem to w tym momencie. Nie wiem, zobaczmy. Nie spadnij w dół, nie chcę, żebyś umierał. Skąd się bańko? No, już bańkę wsęka.
Gut. Jeżeli są banki, to znaczy tak, że no dodać coś nieprzyjemnego. Czy ja w tym momencie spierdliwem? Nie. Dobra. To było groźne. Teraz, żeby go załatwić mieczem. Ho, ho. Teleport. No, to już wiadomo, po co jest ten teleport, żebyśmy mogli się spotkać tutaj. Dobrze. Wielki sukces. Wow, spójrzcie na te wszystkie słodycze. Olaf, otóż te słodycze. No co wy, to dla moich dzieci. Tak, jasne. CMB0. Spróbujemy sobie w tym filmie. Może nie, może w następnym. Tak więc, do następnego.